Strażacy z jednostki numer 2 mogą powiedzieć wreszcie. Po ponad 20 latach od powstania jednostki tułaczki po różnych miejscach są już na swoim. Pragnę przypomnieć, że odkąd ta jednostka powstała, od 1992 roku, ona nigdy nie miała swojej siedziby. Ona na początku była w obiektach Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielogórze, potem w obiektach elektrociepłowni, ostatnio w obiektach Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej. Dzisiaj mamy swój obiekt, kończymy tą inwestycję, jeszcze brakuje troszeczkę środków finansowych. Brakuje jeszcze około 1,5 miliona złotych, by nowa remiza była w pełni wyposażona, ale jej stan obecny już pozwala jednostce na pełne działania ratownicze. W obiekcie tym zastosowaliśmy kilka ciekawych rozwiązań. Zastosowaliśmy instalację solarną, zastosowaliśmy instalację fotowoltaiki, wiatraki. Także mam nadzieję, że obiekt ten w użytkowaniu będzie znacznie tańszy od tych obiektów, w których do tej pory się znajdowaliśmy. Dla strażaków z jednostki numer 2 przeprowadzka do nowej siedziby to jak podróż w czasie. Byliśmy w obiektach, które nie przystawały do naszych wymogów, które chociażby narzucają nam wielkości gabarytowe samochodów. Nowa remiza stwarza bardzo dobre warunki nie tylko dla samych strażaków, ale także dla wielkogabarytowych samochodów. Jeden garaż duży, bez żadnych przedzieleń, gdzie możemy tak naprawdę w środku ściągnąć nawet kontener z nośnika, bo będziemy tu mieli 4 stanowiska kontenerowe i docelowo jakieś kontenery. Dodatkowo niesamowita przestrzeń nad dachem, czego nie było w starym obiekcie, czyli możliwość konserwacji chociażby w różnych warunkach pogodowych tego sprzętu. Budowa nowej remizy trwała od września 2013 roku. Zakończyła się blisko rok przed czasem. Koszt budowy to ponad 11 milionów złotych.